to będzie szybki komentarz w podróży. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, kolejny komentarz podróży, jak wiedzą Państwo, jak słyszą tych komentarzy jest więcej, dzięki patronom i patronkom w serwisie Patronite, dziękuję najnowszym patronom Konrad Gawron, Szymon Żyła, Adam Piskorek, Bartosz Lewandowski, kłaniam się nisko, a dzisiaj o Kamerunie, więc znowu Afryka. Dzisiaj o tym, że Kamerun rusza z pierwszym na świecie programem szczepień dla dzieci przeciwko malarii. Ten materiał dzięki Grzegorzowi Kordelasowi ze świat po prostu zachęcam do tego, żeby subskrybować i obserwować. Zapamiętajcie te daty, Powiem, 22 stycznia 2024 roku to przełomowy dzień w historii walki z malarią. Po raz pierwszy mamy do czynienia z ogólnokrajowym programem szczepień przeciwko chorobie, która w Afryce zabija rocznie nawet pół miliona dzieci. W ośrodku zdrowia niedaleko Jajundę przeprowadzono symboliczne pierwsze szczepienie dziewczynki o imieniu Daniela. Cameron oferuje bezpłatną szczepionkę RTS-S wszystkim niemowlętom do szóstego miesiąca życia. Pacjenci wymagają łącznie czterech dawek. Zostaną one podane w tym samym czasie co inne rutynowe szczepionki dla dzieci, aby ułatwić sprawę rodzicom. Opracowanie szczepionki RTSS zatwierdzonej przez WHO trwało ponad 40 lat. Produkt firmy, pewnej farmaceutycznej, został zatwierdzony w 2021 roku i po udanych testach spadek liczby zgonów o 13% w Ganie, Malawii i Kenii został dopuszczony do obiegu na masową skalę. Nie jest jednak doskonały. Jego skuteczność wynosi około 36%. To niewiele? Ale nadal może uratować dziesiątki tysięcy istnień. Większe nadzieje daje druga szczepionka, zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia w grudniu ubiegłego roku. To szczepionka opracowana przez Instytut Jenera Uniwersytetu Oksforskiego oraz Serum Institute w Indiach. Preparat R21 zmniejsza ryzyko zachorowania na malarię już o 75%. Zawiera również małą dawkę antygenu, co oznacza, że można produkować go na masową skalę przy względnie niewielkich kosztach. Ma to ogromne znaczenie przy realizacji programów szczepień w krajach o niskich dochodach. Szczepionka R21 mogłaby zostać wprowadzona na rynek w maju lub czerwcu, co zaowocowałoby wystarczającą podażą szczepionek, aby zaspokoić duże zapotrzebowanie i dotrzeć do milionów dzieci. Celem Indyjskiego Serum Institute jest produkowanie nawet 100 milionów dawek rocznie. 19 innych krajów Afryki ma zamiar wdrożyć program jeszcze w tym roku. Około 6, ,6 milionów 600 tysięcy dzieci w tych krajach ma zostać zaszczepionych przeciwko malarii w latach 2024-2025, podaje Grzegorz Kordelas. Kameruńscy eksperci do spraw zdrowia zwracają uwagę na to, że przy wdrożeniu szczepionki towarzyszyła szeroko zakrojona akcja społeczna mająca na celu zwalczanie wszelkich Uchylań się od szczepień i podkreślanie znaczenia dalszego stosowania wszystkich środków ochronnych obok szczepionek. W 2022 roku ogólna liczba przypadków malarii na świecie osiągnęła 249 milionów. Prawie połowę przypadków odnotowano w czterech krajach: Nigerii, to jest 27%, Demokratycznej Republice Konga, 12%, Ugandzie 5% i Mozambiku 4%. 600 tysięcy ludzi zmarło na malarię w 2022 roku, 94% z nich w Afryce. Dla porównania, w 2000 roku było to 864 tysiące ofiar, a w 2015 586 tysięcy. Widać więc znaczny spadek przypadków śmiertelnych w latach 2000-2015, a następnie wzrost. W latach 2000 2022 odnotowano 2,1 miliarda przypadków zachorowań na malarię i 11,7 milionów przypadków śmiertelnych. Drodzy Państwo, dziękuję dzisiaj za uwagę. Grzegorz Korczylla z Zapraszam do y, subskrybowania, kłaniam się.